Port lotniczy w Londynie. Przepraszam. Powrót do Londynu to jak ucieczka do cichego portu przed burzą. Urzędnicy są uprzejmi i fachowi, a ludzie mili i spokojni. Szanują twoją prywatność. To on! Spokój. Dziękuję. O co chodzi? Napisały o tym gazety. Znany producent Byron Uferlitz zamierza nakręcić film o przygodach Simona Templera. Święty. W roli głównej Roger Moore. W roli głównej Święty. Jest szef? Pan Uferlitz jest zajęty. To nic. Prawo to twoja działka. Ale to śliska sprawa. Uferlitz? To on. Miło pana poznać. Bez wzajemności. Chodzi o artykuł? Właśnie. To mój adwokat, David Brown. Może się przydać. Miło mi. Już niedługo. Proszę siadać. Ta historia z gazetą rozwścieczyła mnie tak samo jak pana. Dziennikarze nie mają skrupułów. Najmocniej przepraszam. Mam wspaniałe plany. Zaczniemy od publicznej kampanii. Jest pan gwiazdą, ale sławy nigdy za wiele. Jestem najlepszym agentem. Trochę się pan zagalopował. Od pewnego czasu miałem pomysł na film. Tytuł: Na spotkanie przygodzie. Główną rolę miał grać Orland Flynn. Świetny aktor. Do niczego. Nakręcono już wiele filmów o współczesnych bohaterach, ale ten będzie prawdziwy. Zagra pan samego siebie w historii Simona Templera. O pańskich przygodach. David przygotował umowę. Proszę ją przejrzeć. A ile stron ma scenariusz? Płacę 1000 funtów tygodniowo plus 5% zysków. Dogodne warunki. Może skuszę się i przeczytam. Pójdziemy na ustępstwa. A scenariusz? Mamy świetnych pisarzy. Vika Lazarofa i Boba Kendricksa. Przedstawią pierwsze szkice. Mogę wprowadzać zmiany? Oczywiście. Peggy, to Simon Templer. Poznaliśmy się. Przedstaw mu Vika i Boba. Proszę jeszcze zajrzeć, mam plan. Ten film przejdzie do historii i zarobi fortunę. Nie sądziłem, że się uda. Zawsze się udaje. Ma wybujałe ego. Ogłosiłem, że nakręcę o nim film i od razu przybiegł. Inaczej by się nie zgodził. Ma mnie za miłego faceta. Gratuluję. Co miałeś na myśli, obiecując ustępstwa? Dobrze wiesz. Żadnych ustępstw.
Długo tu pracujesz? Pół roku. Co robiłaś wcześniej? Byłam sekretarką w Brisbane. Jesteś z Australii? Przyleciałam tu w pogoni za sławą. I wylądowałaś u Byrona? Co o nim sądzisz? Miły facet. Naprawdę? Poza tym oszust i kłamca. Zgadzasz się? Pracuję dla niego. Drugie piętro, pokój 83. Jak się nazywają? Vic Lazarov i Bob Kendricks. Uważaj. To kawalarze. Robią głupie dowcipy. Zawodowcy czy amatorzy? Poradzisz sobie. Fatalne. Mało powiedziane. Kto to napisał? My. Możemy się z tego wykręcić? Jesteśmy niewolnikami u Frlica. Może się włamiemy i potniemy mu spodnie. Albo utniemy głowę. To on, we własnej osobie. Bez aureoli. Zwiedzam ten cyrk i wreszcie trafiłem do małp. Vic Lazarov. Mój kolega Bob Kendricks. Miło mi. Jak scenariusz? Mamy problem. Jaki? U Frlic. To jego prawdziwe nazwisko? Tak twierdzi policja. Miał kłopoty? Z kobietami. To nazwisko działa cuda w bankach. Nie jest gorszy niż reszta notowanych producentów. Macie następną część? Ten geniusz będzie reżyserem. Jack Groom. Ile ma pan wzrostu? 1,80 m. Zapuści pan wąsy w 10 dni? Ktoś chce je kupić? Przydałyby się. Nie wygląda pan jak święty. Przecież święty to ja. I co z tego? Chyba się polubimy. Nie sądzę. Uferlitz nie powiadomił Flayna, że nie zagra w tym filmie? Nie wiem. Flayn dostanie szału. Błagam cię. To żenujące. Potrzebuję tej roli. Jestem spłukany. Niepotrzebnie tyle wydajesz. Może, ale liczyłem na tę rolę. Obiecałeś mi. Rozmyśliłem się. Nie możesz mi tego zrobić. Już zrobiłem, Templer się zgodził. Pozwę cię. Nie bądź głupi. Mieliśmy ustną umowę. Mam świadków. Grozisz mi? Chcę, tylko nie obchodzi mnie to. Uważaj, bo pożałujesz. Bądź uczciwy. Wyjaśnijmy sobie coś. Pamiętam cię z czasów, kiedy zajmowałeś się w Rzymie czymś innym. Pamiętam też dziewczynę, która zginęła. Jeśli chcesz się tak bawić, niech będzie. Ja też mam dobrą pamięć. Wiem to i owo. Kiedy cię pogrążę, nie wygrzebiesz się. Przyjdę później. Nie, wejdź. Już skończyliśmy. Flayn? Nie przejmuj się nim. Nie chcę odbierać mu pracy. Umówiłem cię na wieczór. Dla reklamy. Zamówiłem fotografa. Zjesz kolację w Chateau Marmont z April Quest. Z kim? Chcę, żeby napisał o tym gazety. Romans roku. Ale na tym koniec. Jest nie tylko piękna, umie też czytać i pisać. O której? Proszę wejść. Hello, Mr. Templer. Hello. Już myślałam, że nie zdążę. Musiałam przymierzyć 4 sukienki. Jednak zdążyłaś. Napijesz się? Pozwól. Martini? Wytrawne. Kiepski początek znajomości. Co o mnie wiesz? Nazywasz się... April Quest. Tak naprawdę Agnes Quist. Co jeszcze? Wychowałaś się pod Edynburgiem. Twój ojciec był właścicielem ziemskim i grałaś na dudach. Urodziłam się w Szkocji, ale mój ojciec nie był właścicielem ziemskim. Bądźmy szczerzy. Zanim wyjdziemy, opowiedz mi o sobie.
Za nas. Dzięki. Nie ma za co. Wiesz, co mi powiedział? Że się wypaliłem. To bzdura. Wygląda pan świetnie. Jestem skończony. Nieprawda. Tacy jak Uferlitz rządzą branżą. Dranie. Przysięgam, policzę się z nim. Oczywiście. Czemu mogę służyć? Dwa martini. Chwileczkę. Dziękuję. Byron zadbał o niespodzianki. Na przykład? Będą kłopoty. Nasza ptaszyna stroszy piórka. Uważaj, bo wydziobie ci oczy. Jeszcze jej nie znasz. Zaczekaj, aż wyciągnie sztuczne rzęsy. Uważaj. April to gwiazdka, o ile lubisz sztuczny blask. W związku z wygaśnięciem kontraktu zadośćuczynienia podlega negocjacji. Proponuję spotkanie w tej sprawie z poważaniem. Sprawdź, kto to. Hello, Mr. Groom. W jakim humorze? Co by powiedział, gdybym... Nieważne. O co chodzi? A nic. Wybacz, że przeszkadzam. Chcę porozmawiać. Możesz przepisać to rano. Będę w studiu o 11. Weź taksówkę. Ja zapłacę. Dobranoc. O co chodzi? Zjadłem kolację z szefem Liberty Productions. Z Sidem Mayo, co u niego? W porządku. Chcę, żebym reżyserował wczoraj i jutro. Budżet wynosi 1 000 000 funtów. To ich największa produkcja. Masz umowę ze mną. Pomyślałem, że pozwolisz mi się wykupić za rozsądną cenę. Nie chcę stawać ci na drodze, ale bez ciebie sobie nie poradzę. Bzdura. Jesteś zbyt skromny. To moja szansa. Mówiłeś to samo, kiedy proponowałem ci kontrakt. Wszystko się zmieniło. Umowa to umowa. Nie mogę im odmówić. Będziesz musiał. To dla mnie wiele znaczy. Przykro mi. Dobrze sypiasz? Tak. Sumienie ci nie przeszkadza? Nie. A powinno. Wykorzystujesz ludzi, a potem pozbywasz się ich jak śmieci. Orland Flame to dobry przykład. Wiesz, że go zniszczyłeś? To głupiec. Jest człowiekiem i zarobił dla ciebie pieniądze. Flame to już przeszłość. Mam go gdzieś. Wszyscy w tej firmie cię nienawidzą. I co z tego? Nie mam czasu na wykład z etyki. Podpisałeś kontrakt, a teraz chcesz uciec, bo zwietrzyłeś lepsze warunki? Przykro mi. Proszę, pozwól mi się wykupić. Nie. Sam mnie zmuszasz. Liczyłem, że tego uniknę. Co takiego? Pamiętasz Trilby Andrews?
Te ulicznice? Gazety chętnie wysłuchają całej historii. Próbujesz mnie szantażować? Tak. Nie pozwolę sobą pomiatać. Takie mam zasady. Wolałbym zmarnować karierę, niż się ugiąć. Odpowiedz mi na proste pytanie. Chcesz żyć? Czy wolisz umrzeć? To do pana. Przywiózł to taksówkarz. O co chodzi? Uferlitz chce mnie widzieć. Już w 10:30. To ponoć pilne. Nie wstąpisz na drinka? Byron mnie potrzebuje. Ja też. To może być ważne. Może później. Kiedy? Za godzinę. Będę czekać. Muszę jechać. Spokojnie. Usiądź. Opowiedz mi wszystko. Kiedy wszedłeś, myślałam, że wrócił morderca. Od początku. Prosił, żebym przyjechała o 7:30. Wtedy jeszcze żył? Wyszłam o 9:00. Kiedy przyjechał Jack Groom, był tutaj? Byron powiedział, żebym wzięła taksówkę. W domu zorientowałam się, że zapomniałam notesu. Jest tutaj? To ten? Mów dalej. Kiedy wróciłam, drzwi były otwarte i wtedy go zobaczyłam. O której? Przed chwilą. Boję się. Dotykałaś czegoś? Nie. O mało nie zemdlałam.
Chodźmy stąd. Jest tu kto? Sierżancie! Mamy trupa. Przecież nie mamy nic do ukrycia. Sprawca zadał sobie wiele trudu, by mnie wrobić. Przyjedź do mnie, to pilme. To nie pismo Byrona. Wiem. Poznajesz je? Nie. Wszystko zaplanowano. Policja przyjechała zaraz po mnie. Zauważyłaś zdjęcie na biurku? Nie, byłam roztrzęsiona. Trilby, mówi ci to coś? Nie. Jak zachowywał się Groom? Był spokojny? Chyba tak. Słuchaj, policja znajdzie twoje nazwisko w jego kalendarzu. Dowiedzą się, że byłaś u niego. Zjawią się u ciebie. Powiedz im prawdę, tylko nie mów o notesie. To kłamstwo. Nie mów. Skoro tak mówisz... I nie widziałaś mnie. Nie chcę, żeby policja mi przeszkadzała. Kula przeszyła czaszkę na wylot. O której zginął? Pomiędzy 10 a 11. Dziewczyna nazywa się Peggy Warden. Jest sekretarką, mam jej adres. Przywieź ją na przesłuchanie. Ktoś go w końcu zabił? Nie zmartwiło cię to? To wspaniała wiadomość. Nienawidziłaś go? Jak tysiące innych. Dlaczego? Krzywdził ludzi. Ciebie też? Nie chcę o tym mówić. Słyszałaś o niejakiej Trilby? Trilby Andrews? Znasz ją? Owszem, jest aktorką. Od dawna jej nie widziałam. Jej zdjęcie leżało na biurku Byrona. Zna pani tę dziewczynę? Nie. Czy poza panem Groomem odwiedził go ktoś jeszcze? Nie. Telefonował? Do Chateau Marmont. Po co? Umawiał fotografa. Dla kogo? Gazety pisały, że pan Uferlitz zamierzał nakręcić film o Simonie Templerze. Pan Templer i April Quest jedli razem kolację. Pan Uferlitz chciałby ich sfotografowano. Miał wrogów? Znałam go tylko służbowo. Nic nie wiem o jego życiu prywatnym. Przyszedł pan Groom. To wszystko. Ktoś panią odwiezie. O co tu chodzi? Ja panu powiem. Inspektor Teal, chcę zadać kilka pytań. W jakiej sprawie? Śmierci Byrona Uferlitza. Czy mógł to napisać Jack Groom? Nie miał motywu. Możemy też wyeliminować Kendricksa i Lazaroffa. Kto zostaje? Kto nienawidzi Uferlitza na tyle mocno, by go zabić i wrobić mnie? Orland Flame. Uferlitz wyrzucił go z pracy i zatrudnił mnie. Uderzyłeś go. Wiedział, gdzie byłem. Orland jest stuknięty, ale... Flame wychodzi z restauracji i jedzie do Uferlitza, zabija go, wysyła mi liścik i dzwoni na policję. Co o tym myślisz? Sama nie wiem. Kłóciliśmy się, przyznaję. Zażarcie. Ale nie zabiłem go. Tylko się kłóciliście? Tak. Nie doszło do rękoczynów? Nie.
O co poszło? O umowę. Proszę mówić. Ludzie z Liberty Productions zaproponowali mi kontrakt. Miałem umowę z Byronem i chciałem się wykupić. Chodziło o większe pieniądze? Tak. Jakie? Duże. A konkretnie? Byron płacił mi 5000 za odcinek. Tamci proponują 12. Spora podwyżka. Jak teraz wygląda sprawa pańskiego kontraktu? Nie wiem. To była umowa prywatna? Nie wiem. Muszę porozmawiać z prawnikiem. Nie tylko o tym. Nie zabiłem mu Ferlica. Taksówkarz potwierdzi, że żył, kiedy wychodziłem. Zbadamy pańskie alibi. Musimy pana zatrzymać. Ten taksówkarz... Znajdziemy go. Wiele osób nienawidziło Byrona. Proszę z nimi porozmawiać. Zamierzam. Zabierzcie go. Co ty na to? Trudno powiedzieć. Ta April Quest, masz jej adres? Tak. Chce ją pan przesłuchać? Nie. Kiedy w sprawę zamieszany jest Simon Templer, oznacza to tylko jedno. Kłopoty. Zawieź mnie do panny Quest. Powiem Templerowi dobranoc. Skąd Flynn mógł wiedzieć, że pojadę? Mogłem zostać w restauracji i zadzwonić do Uferlica. Był tego pewien. Dlaczego? Uznał, że za 1000 funtów tygodniowo tańczysz, jak ci zagra Byron. Już w pół do drugiej. Otworzę. Gończy ze Scotland Yardu. Witaj, Templer. Poznaj mojego przyjaciela. Inspektor Claude Eustace Steele ze Scotland Yardu. April Quest. Jeszcze nie śpisz? Nie zasnąłbym, nie wiedząc, co robiłeś dziś wieczorem. Ktoś wysadził Bank Narodowy? Gdzie byłeś? W restauracji z panną Quest. Był z panią cały wieczór? Mężczyźni zazwyczaj mnie nie opuszczają. Odwiózł panią? Zawsze tak robią. Nie wychodziłeś stąd? Nie. Dlaczego pytasz? Z ciekawości. Wzruszyłem się. Nie wątpię. Do zobaczenia. Napije się pan? Nie, dziękuję. Dobranoc. Śpi dobrze. Na pewno. Dobrze mi poszło? Byłaś świetna. Ten grubas ma długi nos. O czym to mówiliśmy? April Quest. Co to za nazwisko? Wierzy jej pan? Nie wierzę w nic, co ma związek z Templerem, dopóki tego nie sprawdzę. Nawet wtedy nie jestem pewien. Zajrzymy do restauracji. Zamknięte. Policja. Jest kierownik? Poszedł do domu. Byłeś tu cały wieczór? Tak. Był tutaj Simon Templer? Tak. Z kim? Z panną Quest. O której wyszli? O 9:32. Bardzo dokładnie. To z powodu listu. Jakiego listu? Do pana Templera. Spojrzałem na zegarek. Co było w liście? Tylko zerknąłem. Był od Byrona Uferlica. O co chodziło? Simon Templer miał się do niego zgłosić. Templer będzie musiał się wytłumaczyć. Jak się czujesz? Kiepsko spałam. Till dał ci się we znaki? Był miły. Powiedziałam, co mi kazałeś. Nie wspomniałam o tobie i nie przyznałam się, że wróciłam. Dobrze.
Nie podoba mi się to. Jeśli zacznie się kłamać, trudno się kontrolować. Spokojnie. Dzwonił Dwayne Brown. Adwokat? Wszyscy, którzy mieli umowy z Byronem, mają stawić się o 3:00. Wszyscy podejrzani pod jednym dachem. Nie wszyscy. Policja zatrzymała Jacka Grooma. On tego nie zrobił. To człowiek, którego zawiozłeś do pana Uferlica? Na pewno. O której? Za 5:09. Czekałeś na niego? Tak. Jak długo? 20 minut. A potem? Wyszedł z tym drugim, który nie żyje. Z Uferlicem? Tak. Kłócili się. Potem kazał panu Groomowi iść do diabła. Widziałeś ich wyraźnie? Tak. Co było dalej? Zawiozłem pana Grooma do Kensington. Dziękuję. Możesz iść. Dziękuję. Do usług. Wszystko jasne. Teraz mi pan wierzy? Jest pan wolny. Dlaczego nie zostawisz tego policji? Byrona zamordowano po to, żeby mnie wyrobić. Nie zostałeś oskarżony. Gratuluję. Udało ci się. Świetny sposób na producenta. Wy będziecie następni. Nie bądź zła. To nie było śmieszne. Może, ale Uferlitz był draniem. Nie zamierzam płakać. Co nieznośni. Ale szczerze, mam dość ich żartów. Jesteśmy gotowi. Panią też zapraszam. Nie będę mówił o osobistym wymiarze tragedii. Chcecie wiedzieć, jak jego śmierć wpłynie na waszą sytuację. Mieliście prywatne umowy. Normalnie przejęliby je spadkobiercy. Kto odziedziczy April? Proszę darować sobie dowcipy. Pan Uferlitz nie miał spadkobierców, więc jesteście wolni. Dostaniecie wynagrodzenie za okres do wczoraj włącznie. Od dziś wszystkie umowy tracą moc. Mamy problem jedynie z panem Templerem. Jak to? Nie podpisaliście umowy. Proponuję panu $1,000. Czy to wystarczy? Tak. W ciągu tygodnia dostaniecie pieniądze. To wszystko. Jakieś pytania? Tylko jedno. Kto zna Trilby Andrews? Nie mieszaj jej do tego. Dość wycierpiała. Może uda mi się spełnić marzenie życia. Aresztować Templera? Powinno się udać. Oby. Też na to liczę. Będzie się tłumaczył, ale skoro Groom jest niewinny, będzie się musiał postarać. Dlaczego nikt nie chce o niej mówić? Nie wiem. Jest kluczem do zagadki. Dlaczego? Nie wiem, ale ma z tym związek. Dlaczego jej zdjęcie leżało na biurku Byrona? Dlaczego Groom wybiegł z pokoju, gdy o niej usłyszał? Jak się masz? Nigdy nie czułem się lepiej. Miło mi to słyszeć. Jest szansa, że oskarżę cię o zabójstwo Uferlica. Żartujesz. Dostałeś liścik. Doprawdy? Owszem. Dostarczono go do restauracji. Miałeś się u niego stawić. Napracowałeś się. O 10:40 Uferlitz powiadomił policję, że ktoś kręci się koło domu.
Dzwonił na policję? Tak. Sam odebrałeś telefon? Oczywiście, że nie. Więc skąd wiesz, że to był on? Ktoś mógł się za niego podawać. Nie mądź. Pojechałeś do niego. Tak. Dlaczego o tym nie wspomniałeś? On tego nie zrobił. Przyjedź do mnie, to pilne. Pojechałem. Kiedy to napisałeś? Wiedziałem, że zapytasz. Kiedy tam dotarłem, Uferlitz nie żył. Czułem, że ktoś mnie wrabia. To prawda. Skąd pani wie? Wierzy mi. Ale ja nie. Skoro nie masz nic do ukrycia, dlaczego skłamałeś? Bo i tak byś mi nie uwierzył. Musiałem to przemyśleć. Przemyślałeś? Pogadaj z Orlandem Flaynem. Groził Uferlitzowi. Nienawidzi mnie, bo sądzi, że odebrałem mu kontrakt. Mógł próbować mnie wrobić. Jeśli mnie aresztujesz, morderca ucieknie. Daj mi dobę, a zaprowadzę cię do niego. Masz czas do północy. Dlaczego nie pozwoliłeś mi nic powiedzieć? Jeśli będzie potrzeba, poproszę cię o to. Zaufaj mi. Nie mam wyboru. Nie bądź smutna. Dokąd idziesz? Pogadać z Jackiem Groomem. Przyjadę o 7 i zjemy kolację. Chcę porozmawiać. Nie mamy o czym. Mamy. Mylisz się. Możemy pomówić na osobności? Chcesz rozmawiać o Trilby? Nic z tego. O mało nie zostałem aresztowany, a ty spędziłeś noc w areszcie. Skoro żaden z nas go nie zabił, nie powinniśmy współpracować? Nie mam ochoty. Nie obchodzi mnie twój los. Jack? Przed czym uciekasz? Przed niczym. Chodzi o Trilby Andrews? Tak. Kim ona jest? Nie żyje. Miała wszystko. Urodę, talent. Kochałeś ją? Mieliśmy się pobrać. I co się stało? Przedstawiłem ją Byronowi. Aktorka poznała producenta, obiecał jej wszystko i odebrał ci ją. Byłem zazdrosny. Pokłóciliśmy się. Nie chciała rozmawiać. Pewnej nocy zażyła 50 tabletek nasennych. Dlaczego? Kto wie? Może z samotności, smutku? Nigdy się nie dowiem. Pozwoliłem Uferlitzowi ją zniszczyć. Rozmawialiście o niej? Tak. Wczoraj. Nazwał ją ulicznicą i roześmiał się. Bawiło go to. A teraz nie żyje. Cóż za ironia. Muszę się napić. Ja też. Zwietrzył alkohol. Wyprowadzka? Królowie filmu powracają na tron. To znaczy? Przechodzimy do Liberty Productions. Będziemy pisać wczoraj i jutro. To pewne? Jutro podpisujemy kontrakt. Jeśli zdołamy utrzymać pióra. Znakomici z was komicy, ale... Próba wrobienia mnie w zabójstwo to przesada. To wy napisaliście liścik? Potem wezwaliście policję? Miałem zostać nakryty przy trupie? Nieprawda. Powiedzmy mu. To miał być żart. Chętnie się pośmieje. Pisaliśmy scenariusz, w którym zbiry chcą cię wrobić. Napisaliśmy liścik i wezwaliśmy gliny. Nie śmieję się. Twoje aresztowanie u producenta byłoby reklamą dla filmu. Od razu by cię zwolnili.
U obu z was. Nie wiedzieliśmy o Uferlicu. To był zbieg okoliczności. Wszystkim robimy takie żarty. Wysłaliśmy premierowi pocztówkę z Hiszpanii. Z miłosnym wyznaniem. Ciekawe, jak wytłumaczył to żonie. Jak daleko zamierzaliście się posunąć? Nic by ci się nie stało. Nie przyznaliśmy się, kiedy to wyszło na jaw. Było nam wstyd. Chyba nic się nie stało. Nie wierzcie nikomu, kto mówi, że Simon Templer nie ma poczucia humoru. Nie ma. Uferlitz zaproponował Templerowi 1000 funtów tygodniowo. To nie ma sensu. Namierzyli Orlanda Flayna. Jest w Chateau Marmont. Czego się napijesz? Szkockiej. Dwie szkockie. Tam jest Orland Flayne. Przepraszam, nie kłóć się z nim. Nie mam zamiaru. Możemy pogadać? Słynny Simon Templer. Zostaniesz gwiazdą? Już nie. I dobrze ci tak. Odebrałeś mi rolę. Filmu i tak nie będzie, to już bez znaczenia. Nie! Tak się nie robi. Wyjaśnijmy sobie coś. Byron miał cię gdzieś, zanim zaproponował mi tę rolę. Masz rację. Przepraszam za wczoraj. Nie chciałem obrazić April. Bez urazy? Jesteś w porządku. Co wiesz o Trilby Andrews? Była urocza i niezepsuta. Piękna. Poznałem ją na planie w Australii. Chcę zadać panu kilka pytań. Miło, że się zjawiłeś. Rozmawiam z panem Flaynem. To inspektor Teal. Sam się przedstawię. Scotland Yard? Mam kilka pytań w sprawie morderstwa Uferlica. Posłuchaj, Claude, to nie twoja sprawa. Inspektor Teal, chcę porozmawiać z tym człowiekiem na osobności. Proszę tutaj. Chwileczkę. Nie wtrącaj się. Co się dzieje? Mój przyjaciel Claude znów popełnia błąd. Groziłeś mu. Nie zabiłem go. Nienawidzisz Templera i chciałeś go wrobić. To nieprawda. Uferlitz cię zwolnił i zatrudnił Templera? Templer cię uderzył? Należało mi się. Byłeś wściekły. Zabiłeś Uferlica? Wysłałeś liścik do Templera, żeby zwalić na niego winę. Co to ma znaczyć? Chcecie mnie wrobić? Muszę zabrać pana na komisariat. Nie ma mowy. Spotkamy się u ciebie. Popełniasz błąd. Flayne go nie zabił. Więc dlaczego ucieka? Thank you.
biedak. To zamyka sprawę. Gratuluję. Znów ci się udało. Policja wierzy, że Flynn zabił Uferlica? Tak. Cieszę się, że to koniec. Nie. Ty go zabiłaś. Miałaś motyw. Trilby Andrews. Andrews czytany od tyłu brzmi prawie jak Warden. Zdjęcie na biurku. Skądś znałem tę twarz. Przypominała mi kogoś. Ciebie. Kim ona była? Moją siostrą. Skąd wiedziałeś? Była do ciebie podobna. Flynn powiedział, że poznał ją w Australii. Ty też jesteś z Australii. Opowiesz mi resztę? Trilby była moją siostrą. Była piękna. Poznała Flynna na planie i połknęła bakcyla. Przeniosła się do Londynu. Pisywała do mnie regularnie, aż nagle listy przestały przychodzić. Umarła. Nie mogłam w to uwierzyć. Przyleciałam tu dowiedzieć się, co się stało. Dostałam pracę u Byrona i okazało się, że to jego wina. Jak to? Trilby spodziewała się jego dziecka. Przykro mi. Co się stało wczoraj? Wyszłam, a potem wróciłam. Przymilałam się. Nalałam mu drinka, a on powiedział, że mu kogoś przypominam. Zapytałam, czy dziewczynę ze zdjęcia. Zaczął o niej opowiadać. Przyznał się do wszystkiego. W jego szufladzie była broń. Zabiłam go. Co teraz? Nie wiem. Policja sądzi, że morderca nie żyje i sprawa jest zamknięta. Co zrobisz? Poproszę z inspektorem Tillem. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Jacek Brzostyński.